rolling in the deep. You hurt my heart and sad in your head. And you played it with the beat. We could have had enough. Rolling in the deep. You hurt my heart and sad in your head. Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie ze Strzyżewa. Michał Chmielewski z Błęszyńska Telewizja Kablowa. Cóż powiedzieć, jesteśmy na jednej z największych imprez w Strzyżewie w tym roku. Są to tak zwane drugie igrzyska olimpijskie, to są igrzyska lekkoatletów, igrzyska ludzi, którzy swoją pasję łączą z bieganiem, łączą z pokonywaniem kolejnych kilometrów. Z całej Polski przyjechało do nas kilkadziesiąt wspaniałych osób. Każda persona to jest medalista Mistrzostw Polski, każda persona to jest osoba wyjątkowa. Przed kamerą jest z nami Dawid Konieczek. Dawid jest organizatorem, gospodarzem i tak naprawdę człowiekiem, bez którego cała impreza nie mogłaby się odbyć. Dawid, ile było przeciwności, które musiałeś przeskoczyć, organizując tegoroczne igrzyska? W poniedziałku zaczęliśmy tutaj poważnie przygotowania. Przyjechali koledzy z Wrocławia, przyjechali koledzy z Krakowia. Zrobiliśmy tutaj super plaże, zrobiliśmy tutaj trybuny, które stoją za nami. Mam nadzieję, że ludziom się bardzo to spodobało. Oczywiście dziękujemy wszystkim majstrom ze Strzyżewa, którzy nam pomogli tutaj, jak widać. Bardzo im dziękujemy. Dzięki wielkie, majstrowie. Jednak przeciwnością, główną przeciwnością, tutaj, która nas trzyma jeszcze tutaj w napięciu, jest opóźniony pociąg, który z Krakowa rusza. Jest tam dużo znajomych moich, które uniemożliwiło nam zorganizowanie mistrzostw z biegu głównego, który miał się odbyć o 21, niestety odbędzie się o 22, bo pociąg się spóźnił godzinę i nic na to nie poradzimy niestety. Ta impreza potrwa do niedzieli, a w przyszłym roku? W przyszłym roku zamierzam zrobić coś większego, jakiś bieg przełajowy wokół Strzyżewa z elitą biegaczy polskich, może światowych. Adam Nowicki, Bartosz Nowicki, przyjadą wszyscy najlepsi z Polski. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sutra serca wyciszę. Bo cię umarłam dawno, teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć, po prostu śmiech. Więc wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła. Więc wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła. Wysyłam trochę ciepła. Te samochody kosztowały kupę siana. Teraz pan Jerzy Łąka odbierze kwiaty, odbierze od najpiękniejszych dziewczyn w tej części Europy. To są piękne polskie lekkoatletki. To są piękne polskie lekkoatletki, jakich w tej chwili w Strzyżewie nie brakuje. Witam wszystkich serdecznie na tych jubileuszowych strzyżewskich igrzyskach olimpijskich.
Witam was bardzo serdecznie. Nie jestem takim dobrym komandatorem, ale chciałbym wam tylko życzyć udanej zabawy, żeby wszyscy bawiliśmy się tutaj kulturalnie do samego rana. Obiecuję wam, że nie pożałujecie, że tutaj przyjechaliście. Akurat udało mi się, że to ja jestem waszym reprezentantem i w waszym imieniu i swoim chciałbym podziękować dwóm wspaniałym ludziom, wujowi Konieczkowi i cioci Gosi Konieczkowej, dzięki którym wszystko tu się tak naprawdę odbywa, nie? Gdyby nie oni, nie byłoby nas tutaj wszystkich i my jesteśmy dla nich, oni są dla nas. Dziękujemy wam bardzo. Bieganiu za to, że poznałem tylu wspaniałych ludzi i w życiu bym tego nie zamienił na nic innego, ale po prostu zazdroszczę niekiedy chłopakom, że biegają wyniki fajne, a ja nie mogę. Tutaj się czuję bardzo swobodnie, odpoczywam od pracy, od szkoły, od ludzi, z którymi na co dzień przebywam. W przyszłym roku twój kalendarz imprez przewiduje pobyt w Szczyrzewie? Znaczy jasne, jestem tu trzeci raz, jest wspaniale jak zawsze, znajomi, spotkać kogoś po jakimś czasie nieobecności, to jest coś wspaniałego. Mateusz Kaczmarek. Jakiś dystans? 2000 metrów przeszkody. Michał Udziak, 800 metrów! Mirosław Tomiak, 2000 metrów przeszkody. Patryk Piotrowicz, 1000 metrów. Lipiński, moje nazwisko, 800. I jeszcze z tyłu kolega. Jakub Bałdyka, 800 metrów również. Panowie, jesteście biegaczami i to długodystansowymi. Jak biegacie, to o czym myślicie? Myślimy o tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do mety i wyprzedzić każdego, kto z nami biegnie. Jeśli przyjechaliście do Szczyrzewa, to co wami powodowało, żeście taki szmat drogi, bo w końcu skąd jesteście? Z Krakowa. Piła. Poznań. Mosina. Rakoniewice. Konin. Kielce. Z całej Polski jesteście. Co wami powodowało, żeście przyjechali do Szczyrzewa? Pasja dla innych biegaczy i miłość do Dawida, który organizuje tą imprezę. Braterska miłość. Miłość do brata. Biegacze. Dzięki Dawidowi Szczyrzewo jest znane w całej Polsce. No dobrze, tutaj się bratacie, tu się przyjaźnicie, tutaj razem z sobą może jedno piwo wypijecie na spółkę, bo jako sportowcy nie wiem, czy wam więcej wypada. Dobry, witam serdecznie. Kto jest? Mówię trzy słowa do kamery, z Gwda Piła, dzień dobry. Imię, nazwisko i dystans. Stachowski Rafał, średniodystansowiec, 800 metrów, półtora, wicemistrz Polski AZS 2012 roku, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie całe Szczyrzewo i cały Zbąż i bądźcie z nami do końca, jeszcze minutę dłużej. I kolega następny. Mateusz Dubiak, AZS Poznań, Manchester United, klub. Najlepsza impreza w roku. Tego nikogo tu nie może zabraknąć. No. Panowie, wracamy do rozmowy. Czapkę zdejmę. Jeśli się tak tutaj bratacie, to jak wy z sobą rywalizujecie? To jest tak. Poza stadionem jest miłość braterska, ale na stadionie gryziemy się jak wilki. No właśnie. I to wam wcale się nie przeszkadza przyjaźnić. Nie, nigdy nam to nie przeszkadza, jesteśmy zawsze do końca przyjaciółmi i na tym to polega. Ubiegły się spotykamy właśnie tutaj wszyscy. Na stadionie jesteśmy rywalami, ale po biegu jesteśmy przyjaciółmi wszyscy razem. Tak. Jedną wielką rodziną. To jest zasada fair play tak zwana i to jest wszystko. Że jesteśmy najlepsi w Polsce. Każdy rekordator tak zrozumie. Na ostatnich metrach to już czwarty piwo w kolejności. Witam i do czwartej serii. Jest.
fantastyczną atmosferę tworzycie. Widać was energię, jesteście niezwykle silni, mocni. Do której będziecie dzisiaj się bawić? Myślę, że szósta rano. Jak wam przyjdzie tutaj z kamerą o 6, jeszcze pan nas tu zastanie. Tak, to jeszcze będzie pana swoim światem. Podsumowanie piątku, bo jutro sobota. Sobota też, dziękuję. Na bis! A treningi kiedy zaczynacie? Wie pan, teraz aktualnie mamy roztrenowanie, niektórzy jeszcze może startują. Słyszałem, że tu niektórzy chłopacy jadą jutro na start. Jak także dzisiaj trening? Właśnie, ten jutro puszko. Wolne, w niedzielę 6 mil. Dobrze. Tak, tutaj zawodnicy nowi dochodzą, tam z tyłu mamy kolegę, który tu jeszcze nie był. Tak, robimy mu miejsce. Uczestnik mistrzostw Europy, proszę bardzo. Przedstawcie się. Bartosz Kotłowski. Dystans? 1500 metrów. I osiągnięcia najnowsze? Wicemistrz Polski, młodzieżowców. Właśnie. Mistrzostw Europy. Rewelacyjnie się słucha od młodego człowieka, który osiągnął takie wyniki. Na czym polega tajemnica waszych sukcesów? Bo wszyscy odnosicie pewne sukcesy. Ciężki trening tylko. A chce się wam? Oczywiście. A co z... Żeby tutaj się spotkać, zawsze się chce odbywać ciężki trening, wie pan, dlatego się poznaliśmy, bo odbywamy ten ciężki trening. I satysfakcja po sukcesie, po udanym biegu. Rekompensata za cały sezon tutaj jest. Tak, kolega, mówisz, ale to zawsze musisz patrzeć, czy jesteś w kamerze. Rekompensata za cały sezon tu się odbywa dla wszystkich zawodników, więc jest wszystko fajne. Czy myślicie, że... Może inaczej. Czy trudno wam było się tutaj spotkać? Co musicie zrobić, żeby na tylu zawodników, no przecież tu jest setka zawodników, żeście wszyscy w tym jednym dniu sobie znaleźli czas, żeby właśnie tu przyjechać. Co trzeba było zrobić? Trzeba zawsze być w czołówce Polski i trzeba zawsze się trzymać w kontakcie z innymi przyjaciółmi i biegaczami, wymieniać się wskazówkami, dokładnie, wymieniać się doświadczeniem i wtedy, kiedy się wymieniamy, mamy tą pasję, każdy do siebie i coś nas łączy, jest jakaś chemia, tak, w miłości. Tak. Tak zwana jakaś miłość lekkoatletyczna i to nas trzyma razem i dlatego tutaj jesteśmy razem. Wszystko dzięki Dawidowi Konieczkowi i jego rodzicom, którzy wspaniale to wszystko organizują. To już nie jest pierwszy raz. Także wspaniała impreza, wszystko dzięki nim. Dziękujemy im serdecznie z całego serca. To jest też ich. Pozdrawiamy rodziców. Najważniejsi tak naprawdę. Tak, gdyby nie rodzice, nie byłoby nas. Bohater tego wieczoru, Dawid Konieczek. Jeszcze. Przyjaciele moi są, z nami. Dawid. Może kocham wszystkich tutaj moich lekkoatletów, którzy przyjechali. Najlepsi w Polsce ludzie, po prostu z nimi spędzam najwięcej czasu i to są moi... Kocham ich wszystkich, co do jednego. Jest tutaj 80, może 100. Wszystkich, co do jednego. Jest groźnie. Jest. Michael studiuje razem ze mną w Stanach. Jesteśmy tak. Tak. Bartek, Rafał, jest impreza. Bartłomiej Przedwojewski dostał dwa praca. Ręce w górę, głośni, głośni, słabi jesteście! Jesteśmy pewni, że w przyszłym roku impreza odbędzie się tutaj z jeszcze większym rozmachem. Jesteśmy pewni, że my przyjedziemy tutaj w komplecie, bo Strzyżewskie Igrzyska Olimpijskie to najlepsza impreza w roku. Jesteśmy przekonani o tym, że widać to także przed okiem kamery. Ze Strzyżewa dla Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej, Michał Chmielewski. Proszę państwa, i teraz ja sobie pozwolę tutaj na koniec powiedzieć dwa słowa. Sami państwo widzą, co to jest za impreza. Jacy ludzie tu przyjechali? Tutaj warto byłoby, właśnie dziewczyny też są, tu warto dzisiaj być, żeby być w tej atmosferze, żeby czuć tą radość, którą oni z sobą reprezentują. Ci młodzi ludzie dzisiaj, znowu jeszcze jedna dziewczyna, proszę państwa, to nie do mnie, to są wszystko dziewczyny Dawida. To są ludzie, którzy przyjechali tutaj z czystej przyjaźni. Dzisiaj w sporcie jest to rzadkie.
I naprawdę jest budujące to, że ci młodzi ludzie potrafią tak ze sobą rozmawiać, tak ze sobą się bawić i tak o sobie mówić. Proszę Państwa, to chyba na tym koniec. Tutaj dzisiaj w Strzyżewie mamy niekwestionowaną stolicę lekkiej atletyki, więc bawmy się razem z nimi, ci wszyscy oczywiście, którzy tutaj przyszli. Fantastyczna impreza, do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.